Witajcie na moim kanale poświęconym zagadnieniom ilościowym z dziedziny ekonomii. Ja nazywam się Alicja Miazgowicz i od 2002 roku profesjonalnie udzielam korepetycji. Dziś zapraszam Was do odkrycia playlisty dedykowanej statystyce matematycznej, która jest fundamentem dla zrozumienia i stosowania zaawansowanych metod analizy danych, w tym ekonometrii. W ramach tej serii filmów zgłębimy tematykę rozkładów zmiennych losowych, przedziałów równości dla parametrów oraz testów statystycznych. Każdy z tych elementów jest kluczowy nie tylko w statystyce matematycznej, ale również istotne stanowi narzędzie w procesie budowy oraz weryfikacji modeli ekonometrycznych, w tym testy statystyczne parametryczne oraz nieparametryczne. Materiały zostały przygotowane w taki sposób, aby krok po kroku wprowadzać Was w skomplikowany świat statystyki matematycznej, który Wam uproszczę. Zaczniemy od podstawowych pojęć dotyczących rozkładów zmiennych losowych, które są za to fundamentem dla zrozumienia prawdopodobieństwa i statystyki. Następnie przejdziemy do omówienia przedziałów równości, które pozwalają oszacować parametry statystyczne z określonym zakresem pewności. Ostatnia część poświęcona będzie testom statystycznym umożliwiającym weryfikację określonych konkretnych hipotez statystycznych dotyczących badanych danych. Określimy również, jak metody te przekładają się na praktycznie w ekonometrię, gdzie są wykorzystywane do weryfikacji założeń metody budowy modeli ekonometrycznych. Zrozumienie i umiejętne stosowanie tych testów parametrycznych i nieparametrycznych jest niezbędne dla każdego ekonometryka, aby móc budować modele ekonometryczne. Zachęcam Was również do oglądania filmów w określonej kolejności lub po prostu wybierania tych materiałów, które są dla Was najbardziej odpowiednie i odpowiadają Waszym potrzebom. Ja planuję systematycznie rozszerzać tę playlistę, odpowiadając na Wasze wątpliwości oraz sugestie. Jako Wasza korepetytorka jestem zawsze tutaj, aby wspierać Was w nauce i w rozwijaniu Waszych umiejętności. Mam nadzieję, że te materiały staną się dla Was cennym źródłem wiedzy i umożliwią głębsze zrozumienie statystyki matematycznej oraz jej zastosowanie w ekonometrii.